Ale to nie koniec atrakcji dzisiejszego popołudnia, ponieważ odsłonimy w dniu dzisiejszym trzy tablice i trzy tablice odsłonimy również jutro. Szanowni Państwo, kolejną osobą, która odsłoni swoją tablicę, będzie... Będzie. Na pewno będzie. Będzie. Jerzy Bączak! Zapraszamy pana Jurka do nas. Jerzy Bączak, szanowni Państwo. Po raz pierwszy w Lubomierzu. Tu się nie mylę na pewno. Prosimy o tablicę dla pana. Panie Jurku? Jest tutaj tablica przygotowana, tak? Chwila dla fotoreporterów. Jerzy Bączak, szanowni Państwo. Zapraszamy do miejsca. Tak, tak. Orkiestrę prosimy o fanfary, a Jerzy Bączak umieszcza swoją tablicę ze swoim imieniem, nazwiskiem w załuku filmowym. Są jakieś problemy, tak? Nie szkodzi, zawsze. Damy radę, tak jest. O, ona była w kominie. Dobra, niech zostanie. Jerzy Bączak, szanowni Państwo, gromkie brawa. No i tak samo, tradycji musi stać się zadość. Musi być festiwalowa przysięga. Oddaję pana w ręce pani prezes. Mówiłem wczoraj, że nie będzie łatwo. Ciekaw jestem, co to będzie. Jak będzie śpiewanie, to uciekajcie stąd państwo. Nazywam się Jerzy Bączak. Jestem tu po raz pierwszy. Dzisiaj jeździłem po mieście hulajnogą. Dzisiaj jeździłem po mieście hulajnogą. Nie. Przyrzekam wam. No nie wiem co. I przyrzekam wam, że do Lubomierza będę przyjeżdżał nie tylko na hulajnodze. Że do Lubomierza będę przyjeżdżał nie tylko na hulajnodze. Ale wszystkimi możliwymi środkami lokomocji. No tak. Zostaje hulajnoga. Już? Tak. Jeszcze? No to proszę zaśpiewać. Nie, ja państwu powiem fraszkę, sam napisałem, dobra? Tak się pochwalę. Tytuł też jest ważny. Tytuł tej fraszki to jest Idylla kotów. Wśród cichego śpiewu skowronka ona go trzymała za koniec ogonka. Podobno w Lubomierzu koty są modne, bo jest dużo myszy. O, dziękuję bardzo. Już widzę białe myszki. Siadam. Szanowni Państwo, prosimy jeszcze raz o gromkie brawa. Jerzy Bączak, szanowni Państwo, kolejny aktor, który pojawia się po raz pierwszy w Lubomierzu. Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni.